поблагодарить вас за все, что вы для нас... Нема за что. Низкий поклон. Нема за что. Низкий поклон. Это са такие моменты, когда человек все właśnie теоретично... Ta pani podziękowała za to, co dla nich zrobiliśmy i to jest ten moment, w którym może mi się złamać głos, ale wtedy nawet najtwardsze serce mięknie. Oprócz tego, że pełnię funkcję burmistrza, to też jeszcze prowadzę zajęcia na uczelni. I co ciekawe, od tego semestru prowadzę przedmiot zarządzanie kryzysowe. Więc to, co teraz robimy, to jest zarządzanie kryzysowe w praktyce, a to, co robiłem dzisiaj wcześniej i będę robił do końca semestru, to zarządzanie kryzysowe w teorii. Czyli jedziemy teraz, zobaczymy ośrodek w Łodynie. Myślę, że wejdziemy do środka, pokażemy go wszystkim. Postaramy się to zrobić tak, żeby nie przeszkadzać. Później pojedziemy na granicę, a na końcu pojedziemy na równie, zobaczymy, jak też sytuacja na równi. W początkowym takim małym zamieszaniu przy wejściu i kontroli najpierw wojsk terytorialnych, a potem policji, czy mamy zgodę na nagrywanie i po przedstawieniu się możemy w końcu pokazać, jak to tu wygląda. Czujność służb to jest bardzo ważne i to mnie akurat cieszy, że również ja jestem tu wyłapowany i pytają mnie policjanci i żołnierze, co ja tutaj robię. Pokażemy wam, jak to funkcjonuje. Mamy punkt recepcyjny, który obsługuje wojsk obrony terytorialnej i w tym punkcie recepcyjnym spisujemy dane podobnie jak w Równi. W ciągu tego całego konfliktu przez ten ośrodek przeszło już ponad 7 tysięcy uchodźców. Przy wejściu mamy jedną dużą salę. Będziemy tak starali się chodzić, żeby nie przeszkadzać. W pierwszym pomieszczeniu mamy kuchnię. Mamy też wolontariuszy, którzy gotują tradycyjnie. Dzisiaj widzę, że jest żurek, widzę, że jest pomidorowa, paróweczki. Także i jarzynowa? I zupa jarzynowa, także tutaj po przyjściu można spokojnie sobie zjeść ciepły posiłek, niezależnie od godziny, która jest. Ogólnie to mamy w tym budynku parter i dwa piętra. Pokoje są kilkuosobowe, ale mamy też na korytarzu łóżka. Jeżeli jest pełne zapełnienie, to mamy również zajęte łóżko na korytarzu. A chodźcie za mną, pokażę wam taką dość interesującą rzecz. Jesteśmy w pokoju zabaw. To, co wam pokazywałem też w Równi, jest telewizor zamontowany przez lokalnego przedsiębiorcę, zabawki, kredki, rysunki. To wszystko, co jest na ścianach powieszone, to wszystko zostało wykonane w tym miejscu bądź dostarczone przez dzieciaki z gminy Ostrzyki Dolne. Popatrzcie, to chwila taka radości dla dzieci, że mogą zapomnieć o tym, co przeżywały tak naprawdę. W tym ośrodku również możemy wam pokazać, mamy bezpłatny internet. Jest zamontowany router Wi-Fi, internet bez hasła oczywiście i też od lokalnego przedsiębiorcy, lokalnego dostawcy internetu, za co mu bardzo serdecznie dziękujemy. W części tylniej mamy łazienki z prysznicami, na dwóch piętrach, czyli na parterze, na piętrze pierwszym mamy łazienki z prysznicami. Tych pryszniców jest bodajże 9. Jak na taki ośrodek przy tej ilości jest to wystarczające. Romowicz Bartosz, burmistrz Ustrzyk Dolnych. Burmistrz Ustrzyk Dolnych. To proszę przejechać lewą stroną. Dziękuję. Z racji tej, że jest niedziela, to zrobimy szybki obchód wszystkich stanowisk po kolei. Zobaczymy, czy wszystko jest pod kontrolą. Zobaczymy, czy jest jedzenie, czy jest ciepło, czy jest czysto. Jeżeli będzie coś nie tak, ale jestem przekonany, że będzie wszystko ok. Wykonamy parę telefonów, porozmawiamy z paroma osobami i szybko będziemy wracać. Tu nikogo nie ma? Tu nie ma nikogo. A kogo pan szuka? A potrzebujemy ubezpieczenie. Ubezpieczenie, jak zieloną kartę? No, no. Musi pan wrócić na przejście graniczne i tam stoi bus
Na wprost, wie pan, taki budynek z gościem dachem. A tam wpuści mnie... Jeżeli pan powie, że potrzebuje pan ubezpieczenia, to powinien pana wpuścić. Okej, możemy wejść, zobaczyć. Nie ma za dużo osób. To zapewne są osoby, które mają swój transport. Ten transport jedzie gdzieś. Jedzie gdzieś pewnie z Polski i oczekują. Możemy zobaczyć pewną nowość. Słup wystaje jeden i tu wystaje drugi słup. Ponieważ bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze, to będziemy montować w tym tygodniu kamery. Mamy jednostki OSP z innych powiatów, z innych województw. Dobry wieczór. Romowicz Bartosz, burmistrz Uszczyk Dolnych. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Nie, dzięki. Może kolażowo. Nie. Skąd jesteście? Zielona Góra, okolica. Brzozowa. A weźcie Zielonej Góry. Wielkopolska, bardziej Wolsztyn. Od strażaków dostałem informację, że na przejściu granicznym, ale jeszcze przed odprawą, jest bardzo dużo osób, że jest bardzo ciasno w tych namiotach, więc będę tam chciał wejść i zobaczyć, jeżeli jest możliwość. Niestety tam nie możemy. Wychodzę teraz z terenu przejścia. Tutaj nie wchodzimy z operatorem, z kamerą, ponieważ nie chcemy zakłócać prac służb. Stąd filmiki wrzucam na relacje jako story, czy też jako posty na Instagramie, na Facebooku. Tam możecie to oglądać. Najpierw do namiotu, a jak po prostu zwolni się na miejsce, to pakujemy i wtedy pakujemy. Póki co oni są teraz, wszyscy sobie rejestrują karty SIM, więc ja idę tam do nich. To jak sytuacja dzisiaj? A dzisiaj jest co robić. Możesz skomentować. Oczywiście. Jest dzisiaj sporo ludzi? Niby tak. Niedziela, ale... Tutaj nie widać tego, ale jeżeli przejść się tam na granicę, do tych namiotów, to jest bardzo dużo ludzi. Jest długa kolejka? Znaczy kolejka. Bo namioty są już zapełnione po prostu. Wszystkie. Czyli zapowiada się pracowita noc? Tak, bardzo pracowita. A jak wygląda wasza praca? Bierzemy osoby, które przechodzą tutaj i pytamy się po prostu, czy mają gdzie przenocować, czy mają jakiś cel podróży. Jeżeli mają swój transport i mają gdzie pojechać, to po prostu jadą. Jeżeli nie, to wysyłamy ich do punktów recepcyjnych na Równi albo na Łodynę i stamtąd już mogą się dostać gdzieś dalej, gdzie po prostu potrzebują. Ewentualnie mogą się tam przespać, zjeść coś ciepłego, wykąpać się i mogą ruszyć w podróż w kolejny dzień. Uwagę przed przejazdem w Ustce Nowej oraz przed przejazdem w Brzegach. Zostaje postawione znaki rogatka uszkodzona i znak stopu i musimy się tam dla własnego bezpieczeństwa zatrzymywać. Pamiętajcie o tym. Po każdym takim objeździe mamy pewne uwagi, przemyślenia, które spisujemy sobie, które rano przekazuję moim pracownikom, współpracownikom i wdrażamy je w życie. Na Łodynie na przykład dowiedzieliśmy się, że brakuje wód mineralnych w małych butelkach, że są w dużych butelkach, a małych brakuje, więc jutro pewnie będziemy wrzucać relacje, że potrzebujemy wód w małych butelkach. Tu też mamy na przykład taką sytuację, że wyłącza nam się nagrzewnica, więc musimy zrobić jakiś serwis tych nagrzewnic, bo one chodzą cały czas. Ciągle też widzimy, jakie ilości oleju napędowego z tych nagrzewnic idzie, więc pewnie będziemy prosić również jutro o te paliwa, bo widzimy, że to jest kilka tysięcy dalej dziennie. Mrozy nie odpuszczają, teraz jest godzina 21:20, a my mamy minus 5, minus 6 stopni. Myślę, że jest wszystko pod kontrolą, można spokojnie pojechać jeszcze na równie, zobaczyć sytuację na równi, no i do domu pójść spać, żeby zregenerować siły na dzień jutrzejszy.